Rozpoczynamy obrady sesji. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Otwieram obrady 12. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Witam Państwa serdecznie. Wszystkich uczestników obrad sesji informuję, że obrady Rady Powiatu Bartoszyckiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informację tę podaję, wypełniając dyspozycję artykułu 13 ustęp 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz utrwalanie dyrektywy 95/46/WE. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Bardzo dziękuję, panie wiceprzewodniczący. Szanowni państwo, rozpoczynamy obrady 12. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Chciałbym serdecznie przywitać Wysoką Radę wraz z zarządem powiatu. Witam serdecznie panią starostę Elżbietę Zabłocką i pana wicestarostę Pawła Wójcika wraz z zarządem. Bardzo dziękuję za przybycie. Witam serdecznie gości, którzy przybyli na te dzisiejsze obrady. Witam serdecznie pana burmistrza Bartoszyc Wiesława Kuracha. Witam też gości, którzy w związku z sprawami, które będą poruszane podczas obrad dzisiejszej sesji, także przybyli na nasze spotkanie. Witam serdecznie panią Katarzynę Dośle-Szcześniak, dyrektora Wydziału Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Jest to niewątpliwie związane z tym, że witamy na naszych obradach już uprawnionego, pełnomocnego nowego dyrektora szpitala, o którym z pewnością będzie dzisiaj jeszcze mowa, ale mnie się wydaje, że należy panią dyrektor przywitać zaraz po pani dyrektor Wydziału Zdrowia. Witam serdecznie panią Beatę Deka, dyrektora Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach. Teraz przywitam tych gości, którzy przybyli w związku z tematyką dzisiejszego spotkania. Potem przejdę jeszcze do innych osób, których rzeczywiście dzisiaj naprawdę sporo dopisało. Szczerze jestem wdzięczny. Witam serdecznie panią Małgorzatę Tarczewską z upoważnienia kierownika oddziału powiatowego Bartoszyckiego i Lidzbarskiego powiatu w Bartoszycach Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie. Witam serdecznie panią Czesławę Orłowską-Staniszewską, kierownika Zespołu Doradców w Bartoszycach Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Witam serdecznie pana Bernarda Tomaszewskiego, pełniącego obowiązki kierownika sekcji zamiejscowej w Bartoszycach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Witamy serdecznie. Witamy serdecznie pana Piotra Piotrowskiego, kierownika Biura Powiatowego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARMIR oraz panią Julię Broniszewską. Witam serdecznie. I teraz mamy już takich rolników, nie urzędników, których też bardzo serdecznie witam. Pana Mateusza Kuźniaka, zastępcę prezesa Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskiego Producenci Rolni. Witamy go oczywiście. To jest mocna ekipa, bo jeszcze jest trzech zastępców, których serdecznie witamy. Pana Krzysztofa Stanulewicza, pana Krzysztofa Swachę i pana Grzegorza Grudkę. Bardzo serdecznie im dziękujemy. Bardzo serdecznie witam służby inspekcje, które przybyły na nasze obrady. Pana Dariusza Ślęzaka, komendanta powiatowego policji w Bartoszycach. Witamy serdecznie. Pana Krystiana Masalskiego, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach. Pana majora Straży Granicznej Roberta Winka, zastępcę komendanta placówki Straży Granicznej w Bezledach. I teraz przejdę do osób, które też przybyły i które chciałbym serdecznie powitać. Witam dyrektorów naszych służb inspekcji strażych, ale nie mundurowych. Panią dyrektor Mirosławę Tabaka, inspektora powiatowego stacji sanitarno-epidemiologicznej.
panią dyrektor Teresę Kacprzak, powiatowego inspektora weterynaryjnego, pana Grzegorza Klimczaka, inspektora nadzoru budowlanego powiatowego, pana Karola Łomeckiego, dyrektora zarządu dróg powiatowych, panią dyrektor Brygidę Adamajtis, dyrektora powiatowego centrum pomocy rodzinie, panią Bożenę Florek, zastępcę dyrektora powiatowego urzędu pracy w Bartoszycach. Więcej osób nie mam wpisanych, ale jeśli kogoś pominąłem, to bardzo serdecznie państwa witam. Myślę, że obrady będą sprawne. Jak zawsze radni powiatowi dyskutują na komisjach, a podczas sesji Rady Powiatu po prostu głosują, za co jesteśmy wszyscy wdzięczni. Przechodzimy do sprawdzenia kworum. Proszę o głosowanie sprawdzające. Jeszcze chyba tam osoby muszą się wstrzelić. Jeszcze pani Małgosia. Bardzo dziękuję. Możemy obradować w sposób prawomocny. Obecnych jest 16 radnych na 17 składu. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do odczytania porządku obrad. Chciałbym zaznaczyć, proszę państwa, że mamy pewne zmiany w numeracji uchwał oraz załączników. Informowała mnie o tym pani Urszula. W trakcie, jak będą prowadzone obrady, ja będę po prostu wymieniał poszczególne nazwy uchwał i numery uchwał, żeby zgodnie z protokołem wszystkie potem uchwały były we właściwej kolejności podejmowane i podpisywane. Jeśli chodzi o porządek obrad, który mam tu przedłożony i państwo też otrzymali, otwarcie, pierwszy punkt, drugi stwierdzenie prawomocności obrad, drugi ustalenie porządku obrad, czwarte przyjęcie protokołu z obrad 10. sesji Rady Powiatu, informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. 6. Informacja o wyborze dyrektora Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach. Blok rolniczy. Tu będą wystąpienia osób, które przybyły i ten temat będą podejmowały. I 8. Punkt uchwały. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2024-2037. B. Zmian w budżecie powiatu na rok 2024. C. Uchwalenie rocznego programu współpracy powiatu bartoszyckiego z organizacjami pozarządowymi. D. Wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie ustalenia diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. E. Wprowadzenia zmian w uchwale Rady Powiatu z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku. F. Rozpatrzenie skargi na działalność Zarządu Powiatu Bartoszyckiego. G. Określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat bartoszycki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 9. Sprawy różne. 10. Zamknięcie obrad 12. sesji Rady Powiatu. Zmian żadnych zarząd nie planuje, nie przewiduje, tak? Pani starosto? Nie ma żadnych zmian. W związku z tym bardzo proszę o przegłosowanie porządku obrad. Kto jest za? Jeszcze dwie osoby. Mirosław jeszcze. Dobrze, dziękuję bardzo. W związku z tym rozumiem, że Wysoka Rada przyjęła porządek obrad. Przechodzimy do punktu 4. Przyjęcie protokołu obrad 10. sesji Rady Powiatu. Protokół był wyłożony w biurze Rady. Czy są jakieś uwagi do protokołu? Jeśli nie ma, uznaję, że został protokół przyjęty przez Wysoką Radę. Przechodzimy do punktu 5. Informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał powiatu. Bardzo proszę panią starostę Elżbietę Zabłocką o zabranie głosu. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, szanowni goście.
Po wyższym okresie zarząd obradował na 6 posiedzeniach w dniach 28 i 30 października oraz 7, 14, 21 i 26 listopada, na których podjęto aż 24 uchwały. I są to następujące uchwały. Uchwała nr 21/54/2024 z dnia 28 października w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024. Zmiana wynikała tutaj z decyzji wojewody o zwiększeniu planu dotacji celowej o 40 tysięcy złotych do nadzoru budowlanego. Uchwała nr 2, punkt drugi, uchwała nr 21/55/2024 z 28 października w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2024-37. Jest to związane z powyższą uchwałą. Uchwała nr 21/56/2024 z dnia 28 października w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu bartoszyckiego w 2025 roku. Ogłoszono konkurs i zbieraliśmy oferty do 20 listopada 2024 roku. Uchwała nr 21/57/2024 z dnia 28 października w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Bartoszyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2025 rok. Konsultacje trwały od 28 października do 13 listopada. Uchwała nr 21/58/2024 z dnia 28 października w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu powiatu bartoszyckiego za trzeci kwartał 2024 roku. Uchwała nr 22/59/2024 z dnia 30 października 2024 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach. Oferty można było składać w terminie do 13 listopada 2024 roku do godziny 15. Więcej na temat konkursu za chwileczkę będzie mówił pan wicestarosta. Uchwała nr 22/60/2024 z dnia 30 października 2024 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Martańskich w Bartoszycach. Zarząd zatwierdził konkurs, w wyniku którego w dniu 30 października 2024 roku kandydatem na stanowisko dyrektora w Bartoszycach została wybrana pani Mariola Jagiełło. Uchwała nr 23/61/24 z dnia 7 listopada w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Majtańskich w Bartoszycach. Uchwała ta jest związana z powyższą uchwałą. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu powierzono pani Marioli Jagiełło stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach na okres 5 lat szkolnych, to jest od dnia 1 grudnia 2024 roku do 31 sierpnia 2029 roku. Uchwała nr 23/62/24 z dnia 7 listopada 2024 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu trzeciego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Do programu przystąpiły technika w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 imieniem Kresowiaków w Bartoszycach oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 imieniem Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. Program ma na celu udzielenie wsparcia na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Uchwała nr 23/63/2024 z dnia 7 listopada w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczeń. Zarząd powiatu wyraził zgodę na najem pomieszczeń o powierzchni 16 m2 mieszczących się na pierwszym piętrze budynku Szpitala Powiatowego w Bartoszycach z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych. Czas trwania najmu jest od dnia 19 listopada 2024 roku do dnia 18 listopada 2027 roku.
Uchwała nr 24/64/2024 z dnia 14 listopada w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2025-2038. Uchwała nr 24/65/24 z dnia 14 listopada 2024 roku w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2025. Zarząd podjął wyżej wymieniony projekt uchwały budżetowej i stosownie do artykułu 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w dniu 15 listopada tego roku przedłożył je Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. Uchwała nr 24/66/24 z dnia 14 listopada w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Uchwała nr 24/67/24 z dnia 14 listopada 2024 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego. Uchwała nr 25/68/24 z dnia 21 listopada w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz powiatu bartoszyckiego. Postanowiono nabyć nieodpłatnie na własność powiatu bartoszyckiego w drodze umowy sprzedaży od osoby fizycznej działkę niezabudowaną w obrębie geodezyjnym Tolko. Nieruchomość zostanie nabyta w celu wykonania zadań publicznych, to jest na potrzeby siedziby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego Nasz Drugi Dom w Tolko. Uchwała nr 25/69/2024 z dnia 21 listopada w sprawie wyznaczenia aptek ogólnodostępnych do pełnienia dyżurów w porze nocnej i dyżurów w dni wolne od pracy. Zarząd podjął uchwałę ustalając dyżury aptek w dni wolne od pracy w godzinach od 10 do 14 oraz w porze nocnej codziennie w godzinach od 20 do 22. Uchwała nr 25/70/2024 z dnia 21 listopada w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imieniem Kawalerów Martańskich w Bartoszycach. I tutaj upoważniono panią nową dyrektor do dokonywania w imieniu powiatu bartoszyckiego czynności prawnych związanych z prowadzeniem bieżącej statutowej działalności ośrodka w granicach zwykłego zarządu. I uchwała wchodzi w życie od dnia 1 grudnia tego roku. Uchwała nr 25/71/2024 z dnia 21 listopada w sprawie przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Przyznano pomoc zdrowotną w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat bartoszycki. Uchwała nr 25/72/2024 z dnia 21 listopada w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku. Zarząd Powiatu Bartoszyckiego udzielił pełnomocnictwa pani Małgorzacie Napiórkowskiej do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją inwestycji pod nazwą montaż windy osobowej w DPS Bisztynek, dla której zostanie złożony wniosek o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji ze środków PFRON przeznaczonych samorządowi województwa przekazanych samorządowi województwa warmińsko-mazurskiego. Uchwała nr 26/73/2024 z dnia 26 listopada w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego, powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu bartoszyckiego w roku 2025 w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego. Zarząd po zapoznaniu się z oceną komisji konkursowej dokonał wyboru oferty Stowarzyszenia Obywatelskiej Pomocy Prawnej do realizacji zadań związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej w 2025 roku. Uchwała nr 26/74/2024 z dnia 26 listopada w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 30 września 2024 roku skierowanej do Zarządu Powiatu Bartoszyckiego. Zarząd po dokonaniu analizy petycji stwierdził, że nie spełnia ona wymogów formalnych, to jest nie wskazano oznaczenia osoby reprezentującej grupę wnoszącą petycję. Uchwała nr 26/75/2024 z dnia 26 listopada 2024 roku w sprawie zmieniającą uchwałę w sprawie wyznaczenia realizatora porozumienia programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem na lata 2022-2026 ze strony powiatu oraz wydanie upoważnienia.
i w uchwale nr 146/397/2022 Zarządu Powiatu Bartoszyckiego z dnia 10 maja 2022 roku wprowadzono zmiany w ustępie drugim, w paragrafie drugim, przepraszam, w którym na koordynatora zawartego porozumienia wyznaczono Mariolę Jagiełło, dyrektora Szkolnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia. Uchwała 26/76/2024 z dnia 26 listopada w sprawie zawarcia umowy o pracę z kandydatem wybranym w drodze konkursu na stanowisko dyrektora szpitala powiatowego imieniem Jana Pawła II w Bartoszycach. Zarząd postanowił zawrzeć umowę o pracę na okres 6 lat z kandydatką panią Beatą Deka, wybraną w drodze konkursu na stanowisko dyrektora szpitala. Okres, na jaki została zawarta umowa o pracę, wynika z ustawy o działalności leczniczej. I uchwała nr 26/77/2024 z dnia 26 listopada w sprawie współorganizacji wydarzenia z Gminą Miejską Bartoszyce. Zarząd w ramach promocji powiatu postanowił o współpracy z Gminą Miejską Bartoszyce Bożonarodzeniowego Jarmarku Świątecznego w dniu 15 grudnia tego roku. Tradycyjnie w okresie przedsesyjnym Zarząd Powiatu na swoich posiedzeniach zajmował się również sprawami związanymi z przygotowaniem materiałów pod obrady dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani starosto. Czy do informacji pani starosty w sprawie prac zarządu pomiędzy sesjami są jakieś pytania? Nie widzę, nie słyszę. Bardzo dziękuję. Przechodzimy w takim razie do punktu 6. Informacja o wyborze dyrektora szpitala imienia Jana Pawła II w Bartoszycach. Proszę pana wicestarostę Pawła Wójcika o informację w tym zakresie. A przy okazji, bo zauważyłem, że na obrady dzisiejszej sesji przybyło dwóch panów doktorów. Pan doktor Rafał Wasek i pan doktor Adrian Tyrawski, których witam, jak rozumiem, w związku z wyborem nowego dyrektora. Panowie przybyli, także dziękujemy bardzo. Panie przewodniczący, pani starosto, szanowni koleżanki i koledzy radni, dostojni goście. Szpital powiatowy w Bartoszycach to miejsce, które od lat służy nam wszystkim. Jest miejscem, w którym ratujemy zdrowie, a często i życie. Dlatego zasługuje na najlepsze możliwe zarządzanie. Przypadło mi w zaszczycie, ale i w dużym obowiązku stanąć na czele komisji konkursowej, której za zadanie było wybrać najlepszego kandydata na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Bartoszycach. I w związku z tym chciałbym przybliżyć państwu szczegóły zakończonego konkursu na to stanowisko. Rada Powiatu Bartoszyckiego powołała do komisji konkursowej ekspertów z różnych dziedzin, którzy reprezentowali różnorodne i niezbędne kompetencje. Ich wiedza i doświadczenie stanowiły gwarancję profesjonalnego przeprowadzenia tego procesu. W skład komisji wchodziły następujące osoby. Stronę lekarską reprezentował pan dr Jarosław Parfinowicz, lekarz z ogromnym doświadczeniem. Były ordynator szpitalnych oddziałów ratunkowych w Olsztynie, w tym MSWiA, konsultant wojewódzki w dziedzinie anestezjologii intensywnej terapii, doświadczony lekarz z ogromnym autorytetem medycznym. Zarządzanie placówką medyczną. Tu odpowiedzialność spoczęła na pani Danucie Kunickiej, naszej radnej, a zarazem dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Ławeckim. To osoba doskonale znająca specyfikę prowadzenia placówki zdrowia, a szpital, którym zarządza, jest jednym z najlepszych placówek w naszym województwie. Za finanse, czyli kluczowe zagadnienie związane z bieżącymi problemami szpitala, odpowiedzialna była pani Małgorzata Derbin-Paszkowska, także nasza radna, przewodnicząca Komisji Budżetowej Powiatu, specjalistka od finansów, a również bankowiec z wieloletnim doświadczeniem. Za aspekt personalny i wizerunkowy ta część została powierzona dla pana Mirosława Olejnika, członka zarządu powiatu bartoszyckiego, radnego wszystkich kadencji powiatu, człowieka znającego szpital od podszewki. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu idealnie ocenił zdolność przyszłego naszego dyrektora do budowania relacji z personelem medycznym, technicznym, ale i z pacjentami. Proszę. Moja rola w komisji, jako osoba odpowiedzialna za przewodnictwo, odpowiadałem za kwestie zarządzania, ekonomii, administracji oraz miałem okazję spojrzeć na kandydatów z perspektywy czysto strategicznej. Muszę przyznać, że choć w życiu zawodowym przeprowadziłem już wiele egzaminów jako wykładowca akademicki i doktor nauk społecznych, ten konkurs był jednym z najtrudniejszych w mojej karierze, bo był obarczony ogromną odpowiedzialnością za przyszłe losy szpitala,
i naszych mieszkańców. Jako komisja wybieraliśmy osobę, która musi poradzić sobie z wyzwaniem, jakim jest 100-milionowe zadłużenie szpitala, a jednocześnie zagwarantować, że placówka będzie funkcjonować w niezmienionym zakresie. I taką osobę wybraliśmy. Jeżeli chodzi o sam konkurs, konieczne było przeprowadzenie dwóch postępowań konkursowych. Podczas pierwszego postępowania konkursowego zgłosiła się dwójka kandydatów, z których tylko jedna osoba spełniała warunki formalne. Zgodnie z przepisami prawa ustawy o działalności leczniczej, jeżeli do konkursu nie zgłosiło się co najmniej dwóch kandydatów, ogłasza się drugi konkurs. W drugim konkursie zgłosiła się minimalna liczba kandydatów, którzy spełniali wymagania formalne, w związku z czym komisja konkursowa zaprosiła kandydatów na kolejny etap konkursu, w który składał się z trzech zagadnień. W pierwszym zagadnieniu należało zaprezentować swoją osobę, doświadczenie zawodowe oraz wskazać największy problem zawodowy oraz w jaki sposób kandydat go rozwiązał. Drugie zagadnienie składało się z pięciu problematycznych pytań: z finansów, zarządzania szpitalem oraz wizją na dalsze lata. Ostatnim etapem były wolne pytania od członków komisji. Finalnie w wyniku tajnego głosowania komisja konkursowa wybrała osobę, która została wskazana na stanowisko dyrektora szpitala dla Zarządu Powiatu Bartoszyckiego. Z tego miejsca bardzo serdecznie chciałbym podziękować koleżankom i kolegom radnym za wielkie wsparcie, za słowa otuchy, za to, że podczas całego tego procesu można było na każdym etapie na was liczyć. Szanowni Państwo, przyszłość szpitala leży w dobrych rękach. Ale pamiętajmy, każdy z nas ma rolę do odegrania w trosce o zdrowie naszego powiatu. W tym miejscu z dumą przedstawiam nową panią dyrektor Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach, panią Beatę Deka, i proszę o wielkie brawa. Pani starosto, tak. Pani dyrektor, jest nam niezmiernie miło, że możemy panią powitać w skromnych progach bartoszyckich powiatu, który jest początkiem Europy. Jest nam niezmiernie miło, że i jesteśmy pewni tego, że szpital jest w dobrych rękach, że zrobi pani wszystko, żeby nasz szpital funkcjonował na poziomie szpitali olsztyńskich. I tego pani życzymy. Życzę pani przede wszystkim dobrej współpracy z podopiecznymi, czyli z pracownikami, z personelem medycznym, z personelem okołomedycznym, ale też i z wszystkimi, którzy swoją cegiełkę dokładają do tego, żeby szpital funkcjonował bardzo dobrze. Także my jesteśmy otwarci, myślę, że Rada, my jako starostowie również, na pomoc w każdej sytuacji, w której będzie taka pomoc potrzebna. No nie za bardzo finansowo, bo nie damy rady, ale ile będziemy mogli, na pewno tyle pomożemy. Także gratuluję wyboru, gratuluję przede wszystkim konkursu, bo wiem, że wypadła pani bardzo profesjonalnie. Tego pani bardzo gratuluję. Ogłaszam 5 minut przerwy. Tak? To bardzo proszę, pani dyrektor. Szanowni Państwo, dziś jest bardzo emocjonujący dzień dla mnie. Z tego miejsca bardzo serdecznie chciałam podziękować Państwu za wsparcie, za szansę, jaką mi Państwo daliście. Dziękuję bardzo komisji konkursowej. I z tego miejsca również chciałabym podziękować pracownikom Szpitala Powiatowego w Bartoszycach, którzy wspierali mnie. Dzisiaj również jako delegacja przybyli na to wyjątkowe dla mnie, wyjątkowy świąteczny dzień dla mnie. Dziękuję Państwu bardzo. Jak powiedziałem, 5 minut przerwy.
Raz, dwa, trzy. Proszę Państwa, kontynuujemy obrady 12 sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Przechodzimy do punktu 7, do bloku rolniczego. Przywitałem na dzisiejszych obradach osoby, które reprezentują instytucje, ale także przywitałem serdecznie członków Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskiego Producentów Rolnych, pana Mateusza Kuźniaka i panów Krzysztofa Stanulewicza, Krzysztofa Swachę i Grzegorza Grudkę. Takie są moje osobiste przekonania, że w szkole najważniejsze są dwie osoby, rodzic i dziecko, a pozostałe osoby pracują na rzecz dziecka i rodziców. Podobnie jest z rolnikami. Najpierw chciałbym, żeby wypowiedzieli się rolnicy, no bo w gospodarce narodowej to rolnicy są najważniejsi, a urzędnicy pracują na rzecz rolników, a nie odwrotnie. W związku z tym pozwolę sobie poprosić pana Mateusza Kuźniaka, który reprezentuje Stowarzyszenie Producentów Rolnych na terenie naszego powiatu. Myślę, że proszę się wypowiadać śmiało, nie za długo, ale bardzo proszę. Chciałbym przede wszystkim podziękować za zaproszenie dla Wysokiej Rady. Nazywamy się jako Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurscy Producenci Rolni. Jesteśmy nową organizacją, która niedawno powstała. Zrzeszamy szeroko rozumianych producentów rolnych, rolników, producentów zwierząt, zarówno pszczelarzy, przyłączają się do nas firmy związane z rolnictwem. Chcielibyśmy, naszym celem jest przede wszystkim próbowanie, rozwiązywanie problemów wszelkiego rodzaju związanych z rolnictwem od tutaj lokalnego szczebla i tutaj liczę na Państwa, na Wysoką Radę chęć i wolę współpracy, jak i aktywnie brać udział w opiniowaniu dokumentów stricte rządowych, ustaw, żebyśmy my jako rolnicy z krwi i kości mieli swoją mocną reprezentację i mogli aktywnie brać udział w tym, co nas jakby dotyczy. Na dziś dzień, pomimo tego, że jesteśmy dosyć nową i świeżą organizacją, już mamy ponad 100 członków. Nasza organizacja będzie działała na terenie całego województwa. Zaczęliśmy tutaj od naszego powiatu bartoszyckiego. Mamy już członków z powiatu kętrzyńskiego, braniewskiego. I jeżeli mam tutaj okazję, to chciałbym właśnie wszystkich rolników zachęcić do wstąpienia do naszej organizacji, żebyśmy mogli wspólnie jakby rozwiązywać nasze problemy. Dziękuję. No nie myślałem, że aż tak krótko. Czy może są jakieś pytania, albo może któryś z członków waszej organizacji chce jeszcze zabrać głos, bo no jesteście głosem rolników na terenie powiatu. Już wszystko? Tak, wszystko. Dobrze. Czy ze strony Wysokiej Rady są jakieś pytania do panów? Nie ma, dziękujemy. A nie rolnicy się też mogą zapisać? Związani z rolnictwem jak najbardziej. Czyli trzeba mieć kawałek ogrodu chociaż, tak? Można tak powiedzieć. Co najmniej. Tak, pani starosta jest pszczelarką. Tak, to jak najbardziej. Albo producentem pszczelim, nie wiem jak to się prawidłowo nazywa, to też może do tego stowarzyszenia się zapisać. Bardzo dziękuję. Wystąpił pan Mateusz Kuźniak, który reprezentował Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskie Producentów Rolnych. Bardzo dziękuję. A teraz przejdziemy do tych, którzy rolnictwu służą i pomagają. Zapraszam, mam według kolejności, jaką mam na liście, panią Małgorzatę Tarczewską, która reprezentuje Wojewódzką Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, w związku z ostatnimi przypadkami śmiertelnych zatruć środkami ochrony roślin, prawdopodobnie zastosowanymi niezgodnie z etykietą, jako preparat do zwalczania gryzoni, w naszym województwie miał miejsce jeden taki śmiertelny przypadek, niestety było to dziecko. Apelujemy w szczególności do dystrybutorów i użytkowników środków ochrony roślin,
aby przy sprzedaży i zakupie środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych, w szczególności fumigantów zawierających fosforek glinu, przestrzegali przepisów prawa, w tym obowiązku posiadania ukończenia szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin oraz stosowali się ściśle do etykiety. Nierespektowanie powyższych zasad może być bardzo niebezpieczne w skutkach, zagrażać życiu i zdrowiu użytkowników oraz ich rodzinom. Do ważnej i trudnej sytuacji odniósł się resort rolnictwa, poinformował o zaostrzeniu przepisów dotyczących zakupu środków ochrony bazujących na wysokotoksycznym fosforku glinu. Apel wystosował również główny inspektor ochrony roślin nasiennictwa. Apel dotyczy bezpiecznego zwrotu lub oddania do utylizacji preparatów do fumigacji nabytych przez osoby nieuprawnione. Rozesłaliśmy ten apel do wszystkich urzędów gmin w powiecie z prośbą o pomoc w jej rozpropagowaniu. I teraz Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa sprawuje nadzór nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, jak również kontroluje prowadzenie szkoleń, których ukończenie jest obligatoryjne w przypadku stosowania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnie. Rocznie Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa wykonuje 4000 kontroli obrotu i około 21000 kontroli stosowania. Na obszarze działania naszego oddziału w tym roku wykonaliśmy 67 kontroli stosowania i 15 kontroli obrotu środkami ochrony roślin. Wiosną 2024 roku Inspekcja świadoma zagrożeń i ryzyka związanego z zakupem środków ochrony roślin przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji rozpoczęła dużą akcję kontrolno-informacyjną. Celem tej akcji było wykrycie i przeciwdziałanie sprzedaży amatorom środków ochrony roślin, które są przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów. I na bieżąco otrzymujemy informacje o osobach, które zakupiły środki ochrony roślin zawierające fosforek glinu. W związku z tym prowadzimy działania kontrolne zarówno w powiecie bartoszyckim i lidzbarskim. W powiecie bartoszyckim zakończyliśmy dotychczas 2 kontrole, a obecnie przeprowadzamy 3 kolejne. Łącznie przeprowadziliśmy lub jesteśmy w trakcie realizacji 12 kontroli w tym zakresie. Skontaktowaliśmy się również z urzędami gmin, rozsyłając ten apel o pomoc, gdzie można składować odbaty niebezpieczne, jakimi są opakowania po środkach ochrony roślin przeznaczonych do fumigacji o kodzie 20.01 i 19. I mieszkańcy gminy Bartoszyce mogą przekazywać je do Wysieki i Tolko, natomiast Górowo, Iławeckie, Bisztynek i Sępopol jeszcze nie odpowiedziało nam na ten apel. I ponadto główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa ostrzega, że środki ochrony roślin do fumigacji, których opakowania zostały otwarte lub są rozszczelnione, stanowią ryzyko, mogą stać się ryzykiem realnego zagrożenia utraty życia i zdrowia dla osób mających z nim kontakt. Dlatego powinny być bezwzględnie przekazywane jako odpad niebezpieczny do utylizacji podmiotom upoważnionym do odbioru takich odpadów. I na naszej stronie oraz na stronie wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska można znaleźć miejsca, gdzie można oddawać te opakowania lub środki. Jeżeli są środki, które nie zostały jeszcze zużyte przez osoby nieprofesjonalne, mogą skontaktować się z dystrybutorem i tam bezpośrednio oddać. To tyle z mojej strony, bo to jest najpilniejsza i najbardziej rażąca sprawa w działaniu. Bardzo dziękuję szczególnie za tę informację. A tak przy okazji to moja prośba do pani starosty, żeby na najbliższej zwykłej sesji, którą będziemy mieli jeszcze w grudniu, temat bezpieczeństwa związanego właśnie z tą sprawą, z tlenkiem węgla, zapowiadał się na naszą sesję też pan Andrzej Harchaj, zastępca komendanta wojewódzkiego, i myślę, że pan komendant policji też potwierdzał, że taki wątek związany z tym takim bezpieczeństwem zimowym, przedświątecznym warto byłoby poruszyć. A tu za tą informację dziękuję. Czy są jakieś pytania do pani? Bardzo proszę, pani starosto. Panie przewodniczący, gospodarzem sesji jest pan, a więc pan ustala, co ma być na sesji, a nie starosta. Dziękuję za tą uwagę. Chciałbym prosić, ale to na pani wniosek ja sesję zwołuję. Myślę, że nie ma co się jakby dyskutować, bo tematy są poważne i warte do przedyskutowania. Dziękuję za wystąpienie. Nie ma pytań do pani. W takim razie bardzo proszę pana Bernarda Tomaszewskiego,
pana kierownika sekcji zamiejscowej w Bartoszycach, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy Olsztyn. Bardzo proszę, panie Bernardzie. Witam państwa serdecznie. Chciałem podziękować Wysokiej Radzie, pani staroście, panu przewodniczącemu za zaproszenie. Jest to moje pierwsze wystąpienie w tej nowej kadencji sesji Rady Powiatu i przy tej też okazji postarałem się przygotować no, krótką, taką dynamiczną prezentację. Myślę, że szybko pójdzie. Ja sobie też przygotuję tutaj, bo nie mam pilota. Zanim przejdę do naszej tej głównej działalności naszego wydziału, czyli z zagospodarowania zasobem, taki krótki wstęp historyczny, przypominający o tym, w którym roku w dniu powstał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W tym samym też terminie przestały istnieć dwie agencje. Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. Wynikło to z tego, żeby ograniczyć koszty administracji, udoskonalić przyjęcie beneficjentów, kontrahentów oraz rolników. W związku z tym, następny slajd. W związku z tą fuzją połączenia tych dwóch agencji powiązał się taki łańcuch zakresów tematycznych działań. Niemniej jednak priorytetem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest realizowanie polityki państwa, w szczególności w zakresie restrukturyzacji obszarów gospodarstw rodzinnych, wspieraniu spółek Skarbu Państwa i wspieraniu innowacji. Rynki rolne, odnawialne źródła energii, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem, nieruchomości zasobów w RSP. Tutaj na następnym slajdzie przedstawiłem taki schemat zbiorów, co KOWR przejął od poszczególnych agencji. O ile to dla Agencji Nieruchomości Rolnych wszystkie zadania zostały przyjęte, tak już Agencja Rynku Rolnego podzieliła się ze swoimi zadaniami z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To już nie będę tutaj może czytał, bo to za długo będzie trwało. Tutaj w skali kraju rozmieszczenie naszych oddziałów. Jest ich 17, a sekcji zamiejscowych jest 60 chyba jeden. I teraz właśnie przechodzimy do naszej tutaj głównej działalności, naszego wydziału. To jest rozdysponowanie nieruchomości zasobów własności Skarbu Państwa. Powierzchnia gruntów w zasobie. Jak to wygląda w skali naszego województwa? W naszym zasobie posiadamy 146 399 hektarów. Proszę dalej. Powierzchnia gruntów pozostających do rozdysponowania to jest 15 662. I dzierżawa to jest jedna z form najbardziej popularnych wśród rolników, chyba najbardziej no, korzystna, żeby pozyskać grunty bez, jak to się mówi, wydatkowania swoich pieniędzy. Nieraz na wniosek naszej tej firmy zyskaliśmy takie robienie ankiet dla rolników, którzy no, zdecydowanie wykazali, że ta forma pozyskiwania gruntów jest dla nich jak najbardziej korzystna, gdyż pieniądze, które zaoszczędzili na zakup gruntów, mogą wykorzystać na inne cele, tak? Na zakup maszyn rolniczych, a ziemię można po prostu pozyskać w postaci wypłacanych czynszów. I tak jak jeszcze proszę przytrzymać się trochę przy tym slajdzie. I tak jak oddział olsztyński przeprowadził 303 przetargi na dzierżawę, wydzierżawił 3004 hektary w 217 umowach. Średnia powierzchnia zawieranej umowy to jest 13,84 hektara, a średni czynsz dzierżawczy 15,2 decytony. Muszę dalej. I średnie stawki czynszu dzierżawnego
w powiecie bartoszyckim wyniosły 16,32 decytony na za hektar. Przedłużenie umów. Oddział w Olsztynie zawarł 390 aneksów na powierzchnię łączną 13 550 hektarów. Średnia powierzchnia przedłużonej umowy 34,75 hektarów. Proszę dalej. I tu jest taki właśnie, dołożyłem taki slajd z pytań, które najczęściej się pojawiają, którzy dzwonią do nas zainteresowani rolnicy, jak jest przeliczany czynsz, z czego on się bierze. A mianowicie to jest równowartość pieniężna wyrażona w decytonach pszenicy, tak? Posiłkujemy się takimi tabelkami, którym podstawiamy powiat, okręg podatkowy, podstawiamy w jakiej klasie bonitacji jest gleba, czy to są użytki zielone. I tutaj już mamy formułę podstawioną, że na średnia cena pszenicy wynosi na dzień dzisiejszy. Nie, to jest, przepraszam, stare, 116 będzie złoty, to jest 152, już jest nieaktualne. Ale to mniej więcej tak wygląda, że na podstawie już naszych tu działań siedziby potrafimy już ustalić czynsz dzierżawny, to czym jest później akceptowany przez dyrektora i następuje licytacja. Przetargi. Kto może przystąpić? Są organizowane dwa przetargi, ograniczony i nieograniczony. Ograniczony jest dedykowany tylko i wyłącznie dla rolników, a nieograniczony dla, można powiedzieć, dla wszystkich, tak? Oczywiście warunkiem przetargu jest wadium, nie zalegać w żadnych jednostkach państwowych. I to w tyle. Dalej. Sprzedaż. Dalej. Oddział w Olsztynie przeprowadził 1245 przetargów, sprzedał 300 hektarów, zawierając 426 notarialnych umów. Średnia powierzchnia zawieranej umowy to 0,70 hektarów. Średnia cena nieruchomości to 48 119. Średnia cena nieruchomości nierolnej to 16 zł za metr kwadratowy. Dalej. I tak w powiecie bartoszyckim średnia cena za hektar wyniosła 25 984 zł. Dalej. Średnia cena sprzedaży nieruchomości nierolnych to jest w Bartoszycach wyniosło 46,8 za metr kwadratowy. I inne trwałe rozdysponowanie, to jest dedykowane przede wszystkim samorządom. Proszę na slajd. I tak właśnie oddział w Olsztynie w okresie od 1 do 31 października zagospodarował poprzez inne trwałe rozdysponowanie grunty o powierzchni łącznej 113 hektarów. Dalej, proszę. W okresie od 1 stycznia do 10 października warunkowych umów sprzedaży, gdzie KOWR miał prawo pierwokupu, co do nieruchomości na łączną powierzchnię 1730 hektarów. 137 zawiadomień, gdzie KOWR miał prawo nabycia na podstawie artykułu 4. I na łączną powierzchnię to było 721 hektarów, 29 wniosków z artykułu 2b na łączną powierzchnię 15 hektarów. W roku 2024 KOWR nabył 521 736 hektarów, z czego 250 na podstawie prawa pierwokupu. Tutaj te dane się dynamicznie zmieniają, bo ja już osobiście dokonałem lustracji dwóch działek w obrębie wsi Kokoszewo i trafiło do naszego zasobu 106 hektarów. Na podstawie prawa nabycia, tak, prawo pierwokupu. Tutaj najczęściej pytanie, które spotykamy się w siedzibie, bo każdy do nas przychodzi, że nie jest rolnikiem i czy może kupić taką właśnie działkę, która właśnie jest, nie przekracza powierzchni od 0,3 do 0,9 i tu już na podstawie, tutaj na poziomie już notariusza, tak. Notariusz sporządza dwie umowy, tak zwaną, druga jest warunkowa. Na podstawie oczywiście KOWR nie robi nikomu pod górkę, przeważnie są te zgody, daje na zakup i można to nabyć, tak? Inaczej to już się odbywa, proszę dalej, w przypadku powyżej 1 hektara, tak? Tutaj już to też jest, nie jest tak jeszcze przesądzone, że
jak niektórzy to mówią, że KOWR nie dopuści, czy jakkolwiek. Składa się taki specjalny formularz u nas. Proszę dalej. I składa to zbywca. Proszę przesuwać, bo to będzie formularz. Wypełnia zbywca, nabywca i uzasadnia tym, że nie było chętnych, że ogłoszenie na OLX-ie było długo, że na przykład ogłoszenie na e-rolniku minął mi się czasu, że nie było z zewnątrz chętnych do zakupu. Wtedy KOWR może taką uruchomić, albo kupić, albo po prostu odstąpić. Jeżeli jest duża cena, to powiem wam, że odstępuje i ten nabywca może kupić. Bo tak to nie działa, że akurat nie rolnik już nie ma prawa tak kupić. To wszystko zależy od położenia i od ceny. No i to wszystko. Mam nadzieję, że się zmieściłem w czasie i dziękuję za cierpliwość. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu kierownikowi za złożenie informacji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Czy są może jakieś pytania do pana kierownika? Nie ma. Ja osobiście głęboko się nie zgadzam z tym, że jako obywatel Polski pełni praw, mając pieniądze, nie mogę kupić sobie hektara ziemi i posadzić na niej, nie wiem, truskawek albo drzew. Ja mam nadzieję, że władza ustawodawcza doprowadzi w bliżej określonym momencie do tego, że będzie możliwy obrót ziemią wśród obywateli polskich z uprawnieniami do tego, że chcą po prostu mieć ziemię, polską ziemię dla polskiego obywatela, ale to oczywiście nie leży w gestii Wysokiej Rady, tylko parlamentu i mam nadzieję, że kiedyś się to zmieni. Bardzo proszę o zabranie głosu przez pana Roberta Piotrowskiego, który reprezentuje Biuro Powiatowe Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARMIR. Tu chyba się wkradła pewna sprawa, bo pan Adam Ołdakowski, pan radny, pytał o brak obecności przedstawicieli Izby Rolniczej. Dotychczas jakiś był kontakt, panie kierowniku, też z Izbą. Czy państwo przekazali tę informację? Niestety nie. To żałujemy, bo rzeczywiście brakuje tutaj Izby Rolniczej, która ma tutaj chyba swoje... No, pan Adam twierdzi, że najważniejsza pewnie jest ważna, bo byli też rolnicy, ale szkoda, że nie ma przedstawicieli samorządu rolniczego. No, ale mam nadzieję, że to naprawimy i jeszcze Izba Rolnicza, jeśli będzie, panie Adamie, jeśli będzie taka potrzeba i taka możliwość, to myślę, że to jest do ustalenia z panią starostą, żeby Izba mogła zaprezentować swoje tutaj wnioski. Bardzo proszę, panie kierowniku. Robercie. O, tak od nazwiska. Szanowni państwo, szanowny panie przewodniczący, szanowna Wysoka Rado, szanowna pani starosto, panie wiceprzewodniczący. Czas, rok 2023 jest czasem, jest rokiem dużych zmian w polskim rolnictwie dla polskiego rolnika i też dotyczy rolników w powiecie bartoszyckim. Związane jest to wszystko z wprowadzeniem nowego programowania na lata 2023-2027, w którym wprowadzono ustawę o planie strategicznym, w którym wprowadzono warunkowość i ekoschematy. Są to nowe wyzwania dla rolników. Ale to wszystko idzie pogodzić, tylko potrzeba zrozumienia i czasu i siąść przed wypełnieniem wniosków dużo wcześniej i pomyśleć, co chce się osiągnąć i jaka wysokość tych dopłat. Jest pewien sukces w tym wszystkim. Bardzo późno ruszyliśmy w 2023 roku z obsługą wniosków obszarowych. Spowodowane to było niejasnością przepisów, a też wprowadzaniem też nowych przepisów, a także systemem informatycznym. Bardzo długo na niego czekaliśmy i wiecie państwo co, w ostateczności nie zawiódł oprócz komputerów czynnik ludzki. Ludzie w biurze powiatowym, ludzie w biurach powiatowych bardzo postarali się, bardzo dziękuję tutaj mojemu zespołowi, z których także ja się wywodzę, 19 lat już pracuję w agencji. Jest to niesamowity sukces, że udźwignęliśmy to i nie oddaliśmy pieniążków Unii
europejskiej, że te pieniądze zostały u nas w Polsce, nie zapłaciliśmy za żadnych kar. Związane jest to z wydaniem decyzji, z wypłaceniem środków finansowych na konta rolników do końca czerwca. Udało nam się 95% uzyskać wpłaconych kwot za płatności obszarowe. Niesamowita praca, tempo. Jeszcze w połowie maja nieliczni mówili, że nie damy rady, ale daliśmy radę. Jestem bardzo zadowolony, tym bardziej zespół Bratoszyckiego, bo wspomogliśmy też inne biura powiatowe. 2023 skończyliśmy sukcesem. Nastał czas 2024. Przedstawię Państwu przegląd działań, które obsługiwaliśmy. I to będzie też taki obraz, czym biuro się zajmuje, ale to nie 100% działań, bo dużo więcej, może nie dużo więcej, ale są zadania, które nie da się policzyć i przedstawić. Tak? To trzeba po prostu być i zobaczyć, jak w biurze powiatowym się pracuje, a jest to praca wymagająca. Przyjęliśmy 1988 wniosków obszarowych w tym roku i jest to najniższa ilość wniosków obszarowych w historii agencji. Dochodziło kiedyś do 2400, w tamtym roku jeszcze przekraczaliśmy 2000, w tym roku jest to 1988 wniosków. W tym roku wgrano nam nowe mapy, założono nam nowe rozbieżności. Jest to bardzo dużo rozbieżności związane z podkładami i z tym, co rolnik wyrysował. Czyli te mapy, nowe zdjęcia nie odwzorowują to, co rolnik. Jest to tych rozbieżności prawie 50 tysięcy, co też może spowolnić spływanie, rozpatrzenie tych rozbieżności i wydanie decyzji na 2024. Mam nadzieję, że nie dojdzie do tego i mój zespół stanie na wysokości zadania znowu i wydamy decyzję o czasie. Bardzo ważne, żeby rolnik, to jest priorytet i sukces dla każdego pracownika agencji, żeby jak najszybciej wydać, zakończyć postępowanie administracyjne i te pieniążki dla rolników trafiły na konta. W tym roku TRAF tak chciał, że wytypowano nasz powiat, gminę Bartoszyce do kontroli na miejscu. Poddanych kontroli zostało 320 gospodarstw. Czekamy też na raporty kontrolne. To też wymaga czasu, więc jak Państwo widzicie, nie wszystko tu w biurach od pracowników, ta szybkość wydawania tych decyzji i wypłacania tych kwot zależy od pracowników biur powiatowych. Już wypłaciliśmy ten czas 16 października, 30 listopada jest to czas wypłacania zaliczek i tu dla płatności obszarowych wypłaciliśmy dzisiaj ostatnie wpłaty jeszcze są realizowane. Jest ich z płatności obszarowych i to też pierwszy raz w tamtym roku płatności przelewane były bez ekoschematów. W tym roku z ekoschematami przekroczyliśmy, wynik krajowy jest dużo większy, 220 milionów więcej trafiło w tym okresie do rolników. I mam nadzieję, że przyszłe lata spowodują, że te płatności jesteśmy zdolni więcej wypłacać i chcielibyśmy więcej wypłacać naszym rolnikom z powiatu Bartoszyckiego. Płatności ONW, czyli płatności na obszarach o niekorzystnych warunkach zagospodarowania, wpłynęło 524 i ta liczba się utrzymuje. Zaliczki za kwotę naliczonych zaliczek na konta rolników trafiło 996 tysięcy. Jest to nieduża kwota, bo to 179 zł za hektar na naszych terenach wychodzi. Płatności rolno-środowiskowe ze starego PROW-u złożono 248 wniosków, wypłacono 3 800
tysięcy. Płatności rolnośrodowiskowe z nowego planu strategicznego to jest 168 i w zasadzie te płatności rolnośrodowiskowe klimatyczne, czyli związane z ptakami czy z trawami, utrzymują się tutaj, a nie ma jakichś takich ruchów drastycznych w dół, w wysoko. Cały czas ci rolnicy kończą jeden program, wchodzą w drugi. Płatności ekologiczne i tutaj niestety nie udało nam się zrealizować w 100% tych zaliczek dla wszystkich producentów. Wypłaciliśmy dla starego PROW-u 1 100 000 złotych, dla nowego planu strategicznego 2 600 000, a z tego względu, że nie spłynęły nam wyniki z jednostek certyfikujących. Musimy poczekać na wyniki z tych urzędów. Dobrostan zwierząt i tu też bardzo się cieszymy, że w tamtym roku ktoś popełnił błąd, połączył dobrostan zwierząt z płatnościami bezpośrednimi, co wiązało się, że nie mogliśmy wcześniej wypłacić pieniążków, dlatego że warunki w dobrostanie zwierząt rolnicy muszą spełnić do 14 marca. Więc tutaj wszystko było powiązane, nie mam pojęcia kto, ale w tym roku już się poprawili z powrotem. Te DZ-y są oddzielnym postępowaniem, czyli była możliwość wypłaty płatności obszarowych na konta rolników. Zalesienia z PROW-u 4.6, mamy tych wniosków 79. Tutaj nie było wypłacanych zaliczek. Od razu już mamy wydane decyzje, zakończyliśmy wydawanie decyzji na 1 940 000. Zalesianie gruntów rolnych 2007-2013, jest tych wniosków tylko 30 na kwotę 106 tysięcy i tu te wnioski będą, co roku będzie inna ilość, zmniejszała się ta ilość ze względu na to, że kończą się zobowiązania na te lasy. Susza 2023 185 wniosków na kwotę 1 300 000 i tu bardzo chciałbym podziękować za współpracę doradztwu rolniczemu, izbom rolniczym bartoszyckim. Wdarła się niejasność, bo to był nabór przeprowadzany wiosną, nieprawdziwa informacja do rolników, jakoby agencja przyjmowała wnioski poniżej ze stratami poniżej 30%. Dzięki współpracy z tymi instytucjami udało się powstrzymać na powiecie bartoszyckim napływ takich wniosków, bo nie było faktycznie ani rozporządzenia, ani zarządzeń, a tym bardziej pieniążków. Więc byłaby niepotrzebna praca i strata pieniążków za wypełnienie wniosków. Wpłynęło tylko 17 wniosków do bartoszyckiego biura. Z tego większość pocztą. No niestety nie udało się tego zrobić w innych powiatach. Wpłynęło w całym województwie ponad 1000 tych wniosków. Ja bardzo dziękuję tutaj z tego miejsca za tą współpracę, bo szybka komunikacja między kierownikami spowodowała to, żeby nie nakręcać społeczeństwo, że faktycznie takie płatności będą, bo niepotrzebnie. Gdyby było, to przerobimy każdą ilość wniosków i bardzo chcielibyśmy taką ilość wniosków przerabiać, żeby jak największą ilość tych środków przelewać na konta rolników. Pomoc dla pszczelarzy. 234 wnioski i tutaj ta ilość się utrzymuje w kwocie 614 000. Zboża 301 wniosków, 12 723 000.
materiał siewny. Na materiał siewny musimy niestety poczekać. Jest to dofinansowanie z koperty de minimis. Niestety na początku sierpnia ta kwota wyczerpała się. Musimy poczekać do nowego budżetu. Tak samo Buchaje mamy przyjętych, płatność do Buchaji czy rasy mięsnej. Przyjętych wniosków mamy 6. Udało nam się wypłacić dla 3 wniosków 15 tysięcy. Bioasekuracja, 1 wniosek związany, to też zaraz wspomnę, bioasekuracja związana jest z trzodą chlewną, to jest 2056 zł. I przechodzimy teraz do kół gospodyń wiejskich. Zarejestrowanych kół gospodyń wiejskich mamy 47 kół. Pomoc na działalność statutową, 42 wnioski zostały złożone. Wypłaciliśmy 343 tysiące dla tych kół. Premia za frekwencję wyborczą 2023. No tu tylko załapała się gmina Bartoszyce, było to 17 kół. Wypłaciliśmy 85 tysięcy. No i zajmujemy się dodatkowo, agencja w Bartoszycach zajmuje się też płatnościami premiowymi dla młodych rolników. Wszystkich spraw, które obsługujemy, jest ich 154. Cofnę się jeszcze, drodzy Państwo, do IRZ-u, rejestracji zwierząt. Przekażę Państwu informację. Liczba zwierząt i liczba działalności w 2024. Jest to 726 działalności, w tym ilość bydła 20, prawie 1 tysięcy. W porównaniu do 2016 roku działalności było 1148. Samego ilość bydła to 23 tysiące. Bardzo duża różnica, bardzo duży spadek bydła i tej działalności w tej profesji, tak? Dodatkowo już nie mówię tu o świniach, bo praktycznie świń w powiecie bartoszyckim i tych działalności nie mamy, jest ich tylko 6. O wielkości 578 sztuk. Jak cofniemy się do 2016, bo na szybko udało mi się te dane dzisiaj ściągnąć z oddziału regionalnego. W 2016 roku siedzib trzody chlewnej mieliśmy w powiecie bartoszyckim 172. 3,5 tysiąca prawie świń. I jeżeli chodzi o ekoschematy, już tylko cofnę się bardzo. Tu też zwracam się do rolników, bo widzę, znam twarze ze względu na to, że no już kawał czasu pracuję i też poznaję, mówię tu osoby, które z nami współpracują. Będąc na szkoleniu w 2022 w grudniu, szkolona nas, przedstawiano sytuację, że niewykorzystane ekoschematy przez Polskę, czyli ta ilość, kwota niewykorzystana przez rolników będzie cofnięta z powrotem na konta Unii Europejskiej. Bardzo to do siebie wzięliśmy, zebraliśmy wszystkie siły z doradztwem rolniczym. Ja też uczestniczyłem w tych szkoleniach, żeby was mocno zapoznać z tym materiałem ekoschematów. W tamtym roku wystarczyła kwota kopert na te ekoschematy wszystkie. Niestety zadziało się tak, że bardzo duża ilość w tym roku złożyła ilość rolników i to odwaga też spowodowała, albo i wiedza też już, że duże zainteresowanie tymi ekoschematami i bardzo dobrze, na tym nam zależało, tylko było założenie, to znaczy moje założenie, ja tak zakładałem, że te kwoty utrzymają się, niestety się nie utrzymały. I tak dla porównania, na przykład ekoschemat biologiczny, biologiczną ochrona upraw,
W 2023 zadeklarowane było 27. Taki przykład, dlaczego te stawki się nie utrzymały, ekoschematów. W Polsce zadeklarowano 27, to prawie 28 tysięcy hektarów gruntów z biologiczną ochroną upraw. W 2024 roku jest to 121 tysięcy. I to tak jest. Dlatego te stawki tych kopert, tej kwoty w kopertach, niestety bardzo duże zainteresowanie. Dlatego płatności w większej ilości tych ekoschematów spadły nam po 16%, a w mniejszej aż 40%. Więc tutaj stąd te różnice wiem. Czytam, zapoznaję się z artykułami prasowymi, państwo też prawdopodobnie z rolniczymi. W 2025 roku będą zmiany, czyli w 2023-2024 dość sporo zmian, w 2025 dalej będą zmiany. Jedna niepokojąca mnie zmiana interesuje, jest to ograniczenie ekoschematów dla gospodarstw do 300 hektarów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu kierownikowi Robertowi Piotrowskiemu, reprezentującego Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bartoszycach. Czy są jakieś pytania ze strony Wysokiej Rady bądź panów rolników, którzy przybyli też na dzisiejsze spotkanie? Nie widzę, nie słyszę. Bardzo proszę, jeśli można, przed blokiem uchwał 5 minut przerwy, dobrze? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Kontynuujemy obrady naszej sesji. Przechodzimy teraz do punktu 8 porządku obrad. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach. Podpunkt A. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2024-2037 i potem B. Zmian w budżecie powiatu na rok 2024. Nim odczytamy treści tych uchwał, przynajmniej pierwszą część, bardzo proszę o to, czy w tym zakresie są opinie komisji. Bardzo pytanie do przewodniczących komisji. Komisja budżetowa zagłosowała jednogłośnie za przyjęciem obydwu uchwał, i budżetowej, i WPF-ki. Dobrze, dziękuję. Druga komisja. W przypadku Komisji Bezpieczeństwa. To i również dwa projekty uchwał dotyczące zmiany wieloletniej prognozy finansowej i zmian w budżecie zostały zaopiniowane pozytywnie. Dobrze, dziękuję. Bardzo proszę o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 12, łamane na 70, łamane na 2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 29 listopada 2024 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2024-2037. Na podstawie artykułu 226, artykułu 227, artykułu 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wieloletnia prognoza finansowa powiatu bartoszyckiego na lata 2024-2037 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2037 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania jeszcze przed głosowaniem? Nie widzę, nie słyszę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Jeszcze brakuje chyba wpisów. Pan Krzysztof, pan Bartłomiej, proszę o oddanie głosów. Tak, i jeszcze. Dobrze, bardzo dziękuję.
Jednogłośnie za. Informuję Wysoką Radę, że uchwała numer 70 została przyjęta. Kolejna uchwała, zmiany w budżecie powiatu na rok 2024. Bardzo proszę o odczytanie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała numer 7/71/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 29 listopada 2024 w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2024 na podstawie stosownej ustawy. Artykuł pierwszy. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 1 533 804 050 groszy. Dochody powiatu po zmianie wynoszą 191 983 921,96 zł. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 1 373 918 073 zł zgodnie z załącznikiem numer 2. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą 231 124 086 071 groszy. Wydatki bieżące w wysokości 138 683 352 029 groszy. Wyjątki majątkowe wynoszą 92 440 734 042 grosze. Zgodnie z projektem wykonania uchwały powierza się zarządowi powiatu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dziękuję bardzo za odczytanie treści uchwały. Przypominam, że jest to uchwała numer 12/71. Taka jest zmiana. Państwo mają tutaj różnicę jedynki, w związku z tym, żebyście Państwo wiedzieli, że ta numeracja już jest poprawiona. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Dziękuję bardzo za przyjęcie uchwały. Informuję Wysoką Radę, że zmiany w budżecie powiatu na rok 2024 zostały podjęte. Przechodzimy do podpunktu C, uchwalenia rocznego programu współpracy powiatu bartoszyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024 rok. Czy to piąty jest rok? Bo w porządku mam 24, w związku z tym tu jest piąty. Dobrze. To jest czyli na przyszły rok. Proszę o wyrażenie opinii komisji. Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniowała projekt uchwały. Bardzo dziękuję. Czy są jakieś pytania jeszcze do treści uchwały? Jeśli nie ma, to może najpierw ją odczytam, przepraszam. Uchwała numer 12/72/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 29 listopada 2024 roku. Jak wcześniej informowałem o nazwie tej uchwały w sprawie rocznego programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi na podstawie artykułu 4 ustęp 1 punkt 22 i artykuł 12 ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Uchwala się roczny program współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Bardzo dziękuję za przyjęcie uchwały. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku. Uchwała numer 12/73 Rady Powiatu w sprawie zmian uchwały
w sprawie zasad ustalania diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. Jak Państwo wiedzą, jest to w uzasadnieniu. Chodzi tu o zwrot kosztów szkoleń czy konferencji radnych, jeżeli takie coś zaistnieje, bo takiego zapisu w treści uchwały stosownej nie ma. Proszę o opinię. Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała tę uchwałę. A druga Komisja Bezpieczeństwa też mówiła dobrze o tej uchwale. Bardzo dziękuję, ale nie podejmowała opinii. Czy są jakieś pytania do treści uchwały? Bardzo proszę, Pani Starosto. Ja tylko chciałam zaznaczyć, że tutaj żadne diety radnych nie idą, nie podnosimy, bo zaraz w miasto pójdzie, ponieważ uchwała dotycząca diet, więc żeby nie poszło w miasto, że my coś podnosimy. Nic się nie podnosi, po prostu regulujemy troszeczkę zapisy, które będą pozwalały radnym korzystać ze szkoleń, a takie szkolenia są bardzo ważne. Oczywiście zachęcamy do tych szkoleń, do informacji, bo prawo się zmienia i warto po prostu na takich szkoleniach bywać. Przechodzę w związku z tym do odczytania treści uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad ustalenia diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych na podstawie przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli, motorowerów nie będących własnością pracodawcy. Rada Powiatu uchwala, co następuje. No, nazwa tego rozporządzenia no jest dziwna, bo motorowerami już rzadko kto jeździ, no ale taki jest, taka jest nazwa rozporządzenia. W paragrafie czwartym uchwały dokonuje się zmian i wartość kosztów przejazdu podróży służbowej odbywanych pojazdem niebędącym własnością powiatu doliczona będzie według stawek maksymalnych za 1 km zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych, samochodów osobowych itd., itd. Wykonywanie uchwały powierza się zarządowi. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Jeszcze jeden głos. Oczywiście kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, bo wszystkie te możliwości każdy z pani, panów radnych posiada. Informuję, że Wysoka Rada przyjęła uchwałę. Przechodzimy do punktu E. Wprowadzenia zmian w uchwale Rady Powiatu z dnia 23 lutego w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku. To jest uchwała numer 12/74. Państwo na posiedzeniach komisji tą sprawę omawiali. Czy może są jakieś pytania, bo jest dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i może udzielić informacji. Nie widzę akurat potrzeby dodatkowego wyjaśniania. Uchwała jest czytelna. Bardzo dziękuję. W takim razie przechodzę do odczytania treści uchwały numer 12/74/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w tej uchwale z 23 lutego 2024 roku. Na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. I w treści jest zaznaczone dokładnie, jakie zmiany są wprowadzane. Uchwała jest dosyć długa, nie będę jej odczytywał. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń powiatu oraz publikacji na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej. Przechodzimy do głosowania.
Kto jest za? Bardzo dziękuję. Informuję, że Wysoka Rada przyjęła uchwałę. Mamy kolejną uchwałę w sprawie podpunkt F, rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Bartoszyckiego. W tym zakresie Komisja Skargi Wniosków się zbierała. Proszę o wyrażenie opinii w tej sprawie. Komisja Skarg Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 20 listopada zajmowała się sprawą rozpatrzenia skargi złożonej przez rodziców, uczniów i wychowanków oraz członków Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach na działalność Zarządu Powiatu. I to po zapoznaniu się z dokumentacją, skargą, komisja jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną. I swoje stanowisko przedstawiamy w uzasadnieniu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy są jakieś pytania do pana przewodniczącego komisji? Jeśli nie ma, bo w tej sprawie ta komisja była właściwą. Odczytam projekt uchwały. Uchwała numer 12/75/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 29 listopada 2024 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Bartoszyckiego na podstawie Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz ustawy o samorządzie powiatowym. Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Po zapoznaniu się ze skargą z dnia 31 października 2024 roku złożoną przez rodziców, uczniów i wychowanków oraz członków Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach na działalność Zarządu Powiatu Bartoszyckiego zgodnie ze stanowiskiem Komisji Skargi Wniosków i Petycji, Rada Powiatu Bartoszyckiego uznaje skargę za bezzasadną. Punkt drugi. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały. Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Powiatu za zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, że Wysoka Rada przyjęła uchwałę. I mamy jeszcze jeden projekt uchwały. Określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat bartoszycki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. To jest uchwała numer 12/76/2024. Jak rozumiemy, to jest korekta do tej uchwały, która niedawno była podejmowana, jakieś tam zmiany się pojawiły. Sprawa została wyjaśniona na posiedzeniach komisji. Czy w tym zakresie są jakieś pytania do pana dyrektora Karola Łomeckiego, który jest na dzisiejszej sesji? Opinia komisji, bardzo proszę, Komisja Bezpieczeństwa. Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie opiniowała projekt tej uchwały. W takim razie odczytam projekt uchwały numer 12/76/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 29 listopada 2024 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat bartoszycki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków na podstawie przepisów ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Dokonuje się zmian w tych załącznikach treści. Nie będę odczytywał. Ta uchwała jest dosyć długa. Sprawy zostały wyjaśnione. Miejmy nadzieję, że uda się, żeby nie wprowadzać kolejnych zmian na kolejnej sesji Rady Powiatu w tym zakresie. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Informuję Wysoką Radę, że Rada przyjęła uchwałę w tym zakresie. Wyczerpaliśmy punkt 8 porządku obrad w sprawach dyskusji i podjęcia uchwał w sprawach. Przechodzimy do punktu 9. Sprawy różne. Czy w sprawach różnych ktoś chce zabrać głos? Pani Starosto?
może są jakieś zagadnienia. Pani starosta podczas posiedzeń komisji informowała, że najbliższe posiedzenie Rady odbędzie się 18. Chciałaby, żeby się odbyło 18 grudnia. Wcześniej mają być posiedzenia komisji w związku z uchwalanym budżetem na 2025 rok. To proszę sobie zaznaczyć. Zdaje się, że komisje mają być 11, a 18 we środę o godzinie 14 ma być sesja Rady Powiatu. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania, ogłoszenia? No najbliższa sesja będzie taka przedświąteczna i potem sesję będziemy mieli jeszcze taką ostatnią na koniec grudnia. Wiem, że pan Mirosław się śpieszy, ma chyba jakieś ważne spotkanie. Jako radny wszystkich kadencji oczywiście może odejść. Nie. Czy wszystko, czyli nie ma żadnych pytań, zagadnień? Jeśli Państwo będą uważali, bo chciałbym, żeby to wypłynęło z Wysokiej Rady, jakiś klimat świąteczny najbliższej sesji, to z pewnością po porozumieniu z Panią Starostą taki klimat stworzymy. Może się pojawi jakieś drzewko, jakieś bombeczki, to najbliższej sesji. Jeśli nie ma żadnych pytań, wniosków, w związku z tym zamykam 12. sesję Rady Powiatu Bartoszewskiego. Dziękuję bardzo, do widzenia.